8 marca zawitają do Świdnicy dwie panie, mianowicie Rosjanka Lena Ledow, która zacznie swój pobyt w Świdnicy od takiej mini akademii jazzu, mianowicie od Chopina do Gershwina, a w klubie Bolko później, zaraz po mini akademii jazzu, oczywiście Grażyna Augustik i Paulinho Garcia po 11 latach pojawią się ponownie w Świdnicy z programem The Beatles Nova. Jeżeli chodzi o 9, wracamy ponownie do szkoły muzycznej na godzinę 19, gdzie usłyszymy recital Leny Ledow, rosyjskiej pianistki, pod tytułem Komeda Chopin. Komeda, myślę, że szczegóły bardzo bym prosił szukać już w wydawnictwach, a przede wszystkim w naszych lokalnych tygodnikach oraz na stronach www.sok.com.pl. Jeżeli chodzi o 15 i 16 marca, to jest końcówka tej edycji, znowu wracamy do stringów, czyli do strun. Mianowicie 15 trzech świdnickich gitarzystów i pianista, przy okazji Piotrek Nosal, Piotr Świętoniowski oraz Mateusz Puławski. Większość to absolwenci trzeciego liceum ogólnokształcącego. A oczywiście towarzyszyć im będzie nasz trener wokalizy, świdnicki wokalista Tomek Sochacki. Nazwaliśmy ten cykl Made in Świdnica, czyli cudze chwalicie, swojego nie znacie. W ten sposób chcemy pokazać, że nasi muzycy, którzy już może nie funkcjonują w Świdnicy dokładnie, ale są już w świecie muzycznym mniej więcej uznani i traktowani na równi z wielkimi gwiazdami. 16. Atom String Quartet, pierwszy w Polsce kwartet smyczkowy, który gra jazz, jest to jeden z nielicznych na świecie. Tu przenosimy się już do Muzeum Dawnego Kupiectwa na godzinę 19.30. Serdecznie Państwa zapraszam w imieniu własnym oraz Świdnickiego Ośrodka Kultury.